W kolejnej części konferencji bardzo serdecznie witam bramkarza Apklan Resowi, Karola Dybowskiego. Witam wszystkich. Przegrywamy 0-2. Karol, bardzo proszę Cię o podsumowanie dzisiejszego pojedynku. No tak, wynik 2-0. Nie jest to satysfakcjonujący dla nas wynik. Ciężkie spotkanie. Myślę, że tutaj przede wszystkim warunki boiska predysponowały. Sposób, w jaki będziemy rozgrywać to spotkanie, czy my, czy przeciwnik. Trzeba było włożyć troszkę więcej walki, boisko było ciężkie, trzeba było więcej popracować troszkę. Górnik Łęczna jest to doświadczony zespół i gdzieś tam w pierwszej połowie wyszedł na prowadzenie. Po gdzieś tam wymianie ciosów mieliśmy swoją sytuację. Piłka tam zatańczyła na linii, widziałem to z daleka, ale widziałem, że było gorąco, także niestety Górnik swoją okazję miał i ją wykorzystał, 1-0. I druga połowa uważam, że już dużo lepsza w naszym wykonaniu. Przejęliśmy inicjatywę, kreowaliśmy sobie jakieś sytuacje, strzał w poprzeczkę Kuby Wróbla, który podobno gdzieś tam był na styku linii albo nawet w bramce. Trochę taka dosyć może kontrowersyjna decyzja. Staram się też nie wypowiadać o decyzjach sędziów, ale kurczę, no parę stykowych sytuacji, gdzieś tam Josip Solić walczył ślizgiem do końca w popiłkę, a teraz byłem w szatni i patrzyłem na tą nogę, no to wygląda makabrycznie ta noga, ślad po korkach taki, że no naprawdę i parę takich decyzji, no naprawdę gdzieś tam, które nam nie pomogły. Walczyliśmy, jakieś swoje sytuacje mieliśmy, ale no niestety Łęczna wyszła z kontrą, zadała ostatni cios na 2-0 i tyle, przegraliśmy 2-0 mecz. Ta sytuacja, po której pada pierwsza bramka, piłka wstrzelona w pole karne, rykoszet po nodze jednego z obrońców Resowi, no i stajesz sam na sam praktycznie na ilu, parunastu centymetrach z Siergiejem Krykunem. Tak, nawet nie wiedziałem, że to on mignął dosyć szybko, gdzieś tam szybko zgubił krycie, to bardzo dynamiczny zawodnik i no, piłka dograna, ten rikoszet nas na pewno gdzieś tam zaskoczył, można powiedzieć, i gdzieś dziubnął tą piłkę, instynktowna interwencja, nie udało się, to zawsze jest taka sytuacja dosyć trudna dla bramkarza, bo napastnik wybiega i strzela i to jest taka dosyć szybka sytuacja, bardzo dynamiczna, więc no niestety nie udało się obronić tym razem. Zagrzewałeś jak mogłeś swoich kolegów do rywalizacji, słychać było te okrzyki, które miały zmobilizować, tak też się działo i na pewno tej mobilizacji trzeba będzie jeszcze więcej w kolejnych spotkaniach. No tak, na pewno nie zwieszamy głów. Jest następne spotkanie, mamy 11 meczów u siebie, tu jest nasz dom i na pewno będziemy walczyli. Dla nas każdy mecz jest na wagę złota, można powiedzieć o życie i tak do tego będziemy podchodzić. Nie ma się co załamywać. Nawet po stracie gola, tak jak mówisz, gdzieś tam krzyczałem do chłopaków, że nic się nie dzieje, wszystko jest w naszych rękach, nogach, możemy to odrobić. I myślę, że tak też będzie w kolejnych meczach. Podchodzimy z podniesioną głową i na pewno się nie będziemy bali nikogo i będziemy jeszcze mocniej walczyli niż w dzisiejszym meczu. Drodzy Państwo, tyle. Karol Dybowski, bramkarz Apklan Resowi. Dziękujemy serdecznie, że byłeś z nami.